witam wszystkich serdecznie na spotkaniu w sprawie MKS-u i tworzenia nowej gminy MKS-u. Chciałbym, żeby, nie wiem, czy jak będzie przebiegało to spotkanie, czy chcecie Państwo zapytać o coś, może przedstawimy to, co zaproponowała nam tutaj spółka, jak wygląda. Panie Tomku, bardzo proszę. A później będziemy rozpocząć się dyskusję. To, co dostaliśmy dzisiaj. Przeprosić tak tu panią Monikę Skowrońską, Ziomek, przedstawiciela tutaj pana prezydenta, z którym tak naprawdę rozmawiamy też odnośnie tutaj finansowania. Myślę, żeby nie przedłużać, to tutaj oddam głos pani Monice, która w skrócie przedstawi jeszcze państwu tą propozycję, którą też tutaj rozesłałem na maila do państwa radnych sołtysów, jeśli chodzi o miejscowość Wola Mielecka, Rzędzianowice. Podsumujemy tę propozycję i będziemy, myślę, dalej rozmawiać o tym rozwiązaniu. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z deklaracjami złożyliśmy Państwu już taką bardzo szczegółową propozycję dotyczącą utworzenia linii w kierunku Rzędzianowic. Tak jak dyskutowaliśmy na wcześniejszym spotkaniu, technicznie taka możliwość istnieje. Byłaby to dodatkowa linia stworzona stricte jako linia podmiejska. Proponowany przez nas rozkład jazdy, taki, który zgodnie z informacjami z MKS-u dałby jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy kierowców, wyglądałby następująco. Odjazdy z Mielca, 5.30, mówimy o dworcu, bo to byłby początek tej linii, 5.30, w Rzędzianowicach ten autobus byłby przed 5.55 i odjazd 5.55 z pętli z końcowej w Rzędzianowicach. Drugi kurs 6.30 z dworca, o 7.00 odjazd z pętli w Rzędzianowicach, czyli jak Państwo widzicie około pół godziny trasa przejazdu. Kolejny kurs 7.45 z dworca, 8.15 z Rzędzianowic. Kolejny 9.45 z dworca, 10.15 z Rzędzianowic, 11 z dworca, 11.30 z Rzędzianowic, 12.15 z dworca, 13 z Rzędzianowic, 13.30 z dworca, 14 z Rzędzianowic, 14.40 z dworca, 15.15 z Rzędzianowic, 16 z dworca, 16.35 z Rzędzianowic, 18.05 z dworca, 18.35 z Rzędzianowic, 19.15 z dworca i 19.45 z Rzędzianowic. Bierzemy pod uwagę dwa warianty jakby funkcjonowania tej linii, czyli że funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku i albo również z okresem feryjnym i wakacyjnym, albo bez tego okresu. I tutaj jeszcze pan kierownik przewozów podkreślił, że ten wariant, gdzie kurs 5.55 Rzędzianowic dałby możliwość dojazdu do strefy poprzez przesiąknięcie się tych osób, które by chciały korzystać na linię numer 44 na ulicy Legionów, tam na tamtejszym przystanku i tym kursem na przestrzeni na strefę mogliby tutaj ci pasażerowie dojechać nie tylko do dworca, ale bezpośrednio na strefę. Cóż jeszcze? Trasa, przebieg tej trasy to dworzec, ulica Jagiellończyka, ulica Żeromskiego, ulica Wolności. Tutaj celowo jest prowadzony w ten sposób trasa, gdyż no, te przystanki, czyli Żeromskiego, Wolności są mocno zawsze pożądanymi przystankami przez osoby, które dojeżdżają do miasta ze względu na skupisko wszystkich instytucji, szpital, urząd skarbowy, policja, no, różnego rodzaju tutaj instytucje wokół ulicy Żeromskiego się skupiły. Następnie ulice Mickiewicza, Rynek, czyli Starówka,
przez ulicę Legionów, przez Wolę Mielecką bezpośrednio na Rzędzianowice. Wyliczyliśmy również koszty obsługi tej linii. Ilość, optymalna ilość wozokilometrów przy tych wszystkich, z uwzględnieniem wszystkich dni również wakacyjnych i feryjnych dla całej linii, to jest 68 475 km. Ja zaproponowałam w tym momencie stawkę obecnie funkcjonującą w naszej umowie pomiędzy gminą a miastem, czyli stawkę za wozokilometr w wysokości 5,18, co daje łącznie roczną kwotę na utrzymanie tej linii w wysokości 354 700. Oczywiście na ten moment, no tak jak mówiliśmy, trudno jest oszacować, ile osób skorzysta z tych biletów, z tej linii, ile będzie wpływów z biletów, w związku z tym no też pewnie do przeliczenia ponownie tej stawki musielibyśmy wrócić za kilka miesięcy, kiedy zobaczymy, jak ta linia zafunkcjonuje. Zawsze w tej stawce wozokilometra, która jest dedykowana gminom, dochody z biletów tak jakby pomniejszają stawkę wozokilometra. Również ta stawka, tak jak wspominałam, nie obejmuje, na poprzednim spotkaniu nie obejmuje dzierżawy nowych autobusów, więc tak jakby w tyle głowy trzeba mieć, że na tą linię będą obsługiwały autobusy troszeczkę starsze, czyli nie te zakupione w ostatnim roku, tylko te, które są na wyposażeniu MKS-u i one są, ale one są również niskopodłogowe, są z Euro 5, więc to już nie jest sprzęt typu autosan H6, ale to są po prostu autobusy w użytkowaniu komunikacji miejskiej na wszystkich liniach, które są obsługiwane w tym momencie. To, co z punktu widzenia miasta jest w tym momencie najistotniejsze, to po pierwsze ostateczna decyzja z Państwa strony o uruchomieniu tej linii, gdyż żeby ona zafunkcjonowała od września, musimy dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim musimy zmienić treść porozumienia, która jest zawarta pomiędzy samorządami, tak żeby ta linia w tym porozumieniu również została ujęta. I również musimy podpisać umowę dotacji na dopłatę do wozokilometra związaną z realizacją tej linii. I no ja też muszę dać przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem dyspozycję do MKS-u o tym, że linia ma zostać uruchomiona z danym rozkładem jazdy, tak żeby od 1 września ona mogła zafunkcjonować. Jeżeli jestem jeszcze przy głosie, to chciałabym na jedną rzecz też Państwu zwrócić uwagę. Otrzymałam właściwie w dniu dzisiejszym taką ważną, myślę, informację dotyczącą przewozów uczniów do szkół ponadpodstawowych przez MKS. I nie wiem, czy tutaj gmina ma taką wiedzę i ma dostęp do takich informacji, ale okazuje się, że już pod koniec tak jakby ubiegłego roku szkolnego, czyli w miesiącach marzec, maj, obłożenie tych kursów, które są dedykowane uczniom, było dość spore. Tak naprawdę autobusy były pełne. Teraz wchodzą nam do szkół średnich dwa roczniki. Więc jest potrzeba. Przy okazji właśnie tych zmian związanych z uruchamianiem nowej linii, myślę, że wartałoby się zastanowić też nad ewentualnie zwiększeniem ilości kursów związanych z dowozem szkolnym, bo może, chyba że macie Państwo wiedzę, że na przykład szkoły będą funkcjonować w jakiejś trybie z przesunięciem godzinowym, czyli na jakąś zmianowość. Ja zwrócę się też do starostwa o taką powiatowego i do Wydziału Edukacji o taką informację, bo ona jest ważną informacją. Natomiast no, myślę, że też tutaj dla Państwa, dla Waszych dzieci też jest to na pewno informacja istotna, żeby też pomyśleć o tym, żeby te dzieci mogły się swobodnie przemieszczać właśnie do miasta, do szkół. No cóż, z mojej strony chyba wszystko wyczerpująco. Ta nasza propozycja jest, tak jak podkreśliłam,
pod względem finansowym ostateczna, pod względem rozkładu jazdy pan kierownik podkreślał, że możliwe są jakieś drobne jeszcze korekty minutowe. No niemniej, żeby wykorzystać maksymalnie pojazd i kierowcę, to ten rozkład jazdy jest w jego ocenie optymalny. Ja rozumiem, że to jest na rok ta kwota, czy 164 tysiące. A powiedzmy w przyszłym roku, jaka jest możliwość, że będzie ten samochód? Nie odpowiem pani na to pytanie dzisiaj, dlatego że po pierwsze stawka wozokilometra jest rokrocznie tak jakby kalkulowana po zakończonym roku. Więc jak się zakończy rok 2019, to tak naprawdę będę prosiła MKS o ponowne wyliczenie stawki wozokilometra. Na stawkę wozokilometra składają się przeróżne czynniki, tak jak w każdym przedsiębiorstwie. Nie jest możliwe, żeby przewidzieć, jak się ułożą koszty chociażby paliwa. Wiemy na pewno, że wzrosną stawki wynagrodzeń, bo się szykuje podniesienie znowu najniższej płacy krajowej, więc to zawsze pociąga za sobą żądanie ze strony związków zawodowych MKS-u podniesienia płac pracownikom. Praktykowałam to przez 2 lata i wiem, że to żądanie zawsze jest bardzo na tyle mocne, że w mniejszym lub większym stopniu musi zostać zaspokojone. Więc na ten moment ta stawka wozokilometra będzie obowiązywać do końca tego roku, natomiast na rok przyszły, tak jak co roku, liczymy, targujemy się, pan wójt się targuje z panem prezydentem, pan prezydent z panem wójtem i dochodzą do jakiegoś konsensusu, tak jak doszli w tym roku, gdzie tak naprawdę te koszty, które państwo ponosicie, no też w 100% nie pokrywają kosztów związanych z pozostałymi liniami, prawda, więc ale chcemy, żeby mieszkańcy wasi również przyjeżdżali do miasta, więc miasto z pełną świadomością pewną część kosztów na siebie bierze. Natomiast jak ostatecznie ta stawka wozokilometra, znaczy stawka wozokilometra będzie wyliczona przez MKS, natomiast w jakiej wysokości będzie obciążała państwa gminę, nie jestem w stanie obiecywać absolutnie. Znaczy to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, ile płaci uczeń za przejazd, czyli praktycznie. Jeżeli mówimy o stawkach, jeżeli mówimy o cenach biletów, na dzień dzisiejszy. Ceny biletów na ten moment obowiązują i tutaj państwo korzystacie ze stawki tej, którą ma miasto, czyli tam jest bodajże 30 zł za bilet miesięczny dla ucznia. I 60 dla pracowników, czyli pełna kwota to jest 60, a 50% ulga dla uczniów. Czy mamy pewność, że te strefy zostaną zachowane, to jest chyba pierwsza miejska, że nie powstaną te strefy? Ja powiem tak, to jest decyzja Rady Miasta, natomiast ja nie mam żadnych informacji ze strony radnych, żeby miały być jakiekolwiek przymiarki do zmian związanych z taryfami. Myśmy po to tworzyli te dwie strefy, dwie taryfowe, żeby znacznie uprościć rozliczenia, to po pierwsze, ale też żeby uprościć dla klientów, dla pasażerów tą czytelność tych stawek i biletowych. I no, na pewno prezydent nie ma w planach wnioskować o jakiekolwiek zmiany taryfy, dlatego że no, tak naprawdę widzimy, że ta taryfa przynosi określone efekty. W powiązaniu jeszcze z nowym układem komunikacyjnym, my w tym już po tych kilku miesiącach widzimy, że mamy większą ilość pasażerów. Więc to był główny cel tych zmian, żeby zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji. I nie sądzę, że teraz nagle ktoś wpadnie na pomysł, żeby podnosić ceny biletów, bądź zmieniać zakres stref biletowych. Chyba że z jakiegoś powodu państwo zawnioskujecie o taką zmianę i będziecie naciskać na prezydenta, żeby tą zmianę wprowadził. Wszystkie logiczne. I na radę, bo to jest decyzja rady, tutaj chcę to podkreślić. Wydaje mi się, że w tym momencie cała logika jest właśnie do tego, żeby ten transport trochę odciążyć, taki prywatny, przejść na zbiorowy, a wtedy ta strefa ma sens jak najszersza, więc nie wydaje mi się, że ktoś by próbował to zmieniać, bo to by nie było logiczne. Więc naszym zamysłem wprowadzania tej całej rewolucji, która się dokonała w ostatnim czasie w komunikacji miejskiej, właśnie było to, żeby uprościć
taryfę, uprościć linię, bo dzisiaj sami Państwo wiecie, społeczeństwo nam się robi takie bardzo leniwe i wymaga intuicyjnego podejścia do sprawy, obrazkowe, nie lubi się zagłębiać, nie lubi czytać, lubi jasny, taki prosty przekaz, prawda? Więc młodzi też widzę, że coraz częściej korzystają z komunikacji. No, dla mnie w tym momencie jest bardzo taka pozytywna informacja, że przybywa tych pasażerów komunikacji miejskiej. To znaczy, że te nasze wszystkie działania poszły w dobrym kierunku, a teraz trzeba tylko je utrzymać konsekwentnie i walczyć dalej o pasażera. Ewentualnie poprawiać, a nie psuć. Proszę, tak, jeszcze chwilę. Troszeczkę tak zmieniło się, wydaje mi się, podejście, bo kiedyś rozmawialiśmy i no, wydaje mi się, że są pewne rozbieżności. Sama decyzja radnych. No, słyszałem, że radni chcą zmiany stref. Ale ja dzisiaj tego nie słyszałam. Nie. No ale na tamtym rozmawialiśmy, na tamtym spotkaniu, no nie wiem, no może ja jestem. Ale to ale druga sprawa. Którzy radni, bo to być może, że jest jakaś druga rozmowa wśród radnych, o czym my jako urzędnicy jeszcze nie wiemy, o czym na przykład prezydent nie wie. Pytanie, ja pierwsze słyszę. Zwiększanie ilości przejeżdżających pasażerów wiąże się ze zwiększeniem dochodów MKS-u? MKS nie czerpie dochodów w ogóle z biletów. W tym momencie układ komunikacyjny wygląda w ten sposób, że zarówno koszty organizacji całej komunikacji, jak i przychody, czyli wpływy z biletów, są po stronie miasta. Więc tak naprawdę to MKS jest w bardzo komfortowej tak naprawdę sytuacji, ponieważ oni mają wypłacane to, co mają przejechane. Dokładnie stawkę wozokilometra za każdy przejechany kilometr. Każdy by tak chciał. I to jest rekompensata dla nich. Natomiast jest to związane z faktem, iż zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny sposób rozliczania, ponieważ chcieliśmy zachować to, żeby MKS był tak zwanym podmiotem wewnętrznym. To są jeszcze kwestie związane z zamówieniami publicznymi, to są kwestie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, to są takie różne aspekty, które wpłynęły na to, że została podjęta taka, a nie inna decyzja. I na ten moment dochody z biletów są wpływami do miasta. I tutaj te dochody, na jakim się kształtują poziomie, radni doskonale wiedzą i podejmując decyzję o zmianie cen biletów, czyli tak naprawdę o obniżeniu cen biletów, też mieli przekazaną informację, jak to wpłynie na dochody miasta. To, że się zwiększa ilość pasażerów, w nieznacznym stopniu tylko i wyłącznie wpłynie na te dochody, dlatego że w dużej mierze na przykład są to uczniowie, którzy korzystają, nasi uczniowie miejscy, którzy korzystają z biletu miesięcznego w cenie 3 zł. Także my mieliśmy świadomość tego, że zwiększenie ilości pasażerów nie przełoży się wprost na zwiększenie dochodów do miasta z tytułu sprzedaży biletów. Natomiast celem samym w sobie nie jest uzyskanie dochodów ze sprzedaży biletów na takim poziomie, żeby on był rentowny, bo to jest nie do osiągnięcia w takim mieście jak miasto Mielec. Natomiast celem było pobudzenie popytu, czyli stworzenie tak dogodnych warunków, żeby ludzie chcieli się na tą komunikację miejską przesiąść. I tutaj tak było to zawsze sprzedaż biletów, panie wójcie, ja tylko powiem, to sprzedaż biletów, jeżeli będzie ta linia po prostu na co liczymy obłożona, że tak powiem, no to może się okazać, że my do tego nie będziemy dopłacać, bo to co będą płacić, to jest w dużej części pokryte. Proszę mi powiedzieć taką rzecz, jeżeli radni zmienią decyzję o strefach, ile nas to będzie kosztować? Ja nie potrafię tak debagować, bo po pierwsze nie wiem na jak miałaby ta zmiana wyglądać, bo nie wyobrażam sobie, że Państwo zostaniecie przerzuceni do strefy podmiejskiej i będziecie mieć ceny biletów takie jak Przecław, Tuszów i Gawłuszowice.
Jesteście tutaj zbyt blisko miasta, żeby was przerzucać do strefy podmiejskiej, w mojej ocenie. I byłoby to niekorzystne dla miasta i jestem co do tego 100% pewna. Natomiast no, to odpowiadając, że tak powiem, na pana pytanie, ile by was to kosztowało. Natomiast tak naprawdę dopłata wtedy do miasta, do tej linii pewnie by się zmniejszyła, bo jeżeli przychody z tej linii byłyby na wyższym poziomie niż przy strefie tej zerowej, jakoś by się to dało pewnie przeliczyć. Ale ja mówię, uważam, że za daleko w tym momencie dewagować. Ja mam wrażenie, że zaczynamy dewagować. Jakie przeszkody możemy znaleźć, żeby nie uruchomić, żeby ten linii nie uruchomić? Bo zmienił się w ogóle, wydaje mi się, że no, w innym torem idziemy myślenia niż na ostatnim spotkaniu. Dobrym torem idziemy. No, oczywiście, że tak. Znaczy, ja nadal twierdzę, jeżeli już, że tak powiem, konkludując, że uruchamianie tej linii jest dla państwa horrendalnym kosztem. I można by było te środki inaczej wykorzystać. I to jest moje prywatne zdanie na ten temat. Natomiast biorąc pod uwagę, że państwo macie takie potrzeby, czujecie taką potrzebę, podkreślacie taką potrzebę, to ja w tym momencie występuję w roli miasta, które ma przewoźnika i które składa taką, a nie inną propozycję. Więc jakkolwiek bym, że tak powiem, prywatnie nie sądziła, że to są za duże pieniądze, które chcecie wyłożyć na tą linię, no to pozostaje linii... w tej roli takiej typowo jak miasto. Jedno pytanie, czy do tej linii dołożymy więcej niż do każdej innej? Tak. Dlaczego? Jak dokładamy z prostego powodu. Bo nie ma wyliczeń co do biletów. Dokładnie. To po pierwsze. To jest jeden. Znaczy to jest tylko spekulacja. Po drugie. Nie. Bo za wozo kilometr płacimy tyle samo. Ale niech pani wytłumaczy. Dobrze, niech pani skończy. Znaczy w mojej ocenie dołożycie więcej. Ale to może ale dlaczego pani to sądzi? Jedna osoba, jeżeli pan... To już tutaj pan wójt, myślę, wytłumaczy. Chodzi o to, nie, że się spekuluje, bo od razu każdy widzi, tak, wszyscy widzą tylko piątek C, nie chce, czy inni są radni. Prosta jest. Ja przejęzyczyłem się mówiąc z MKS, chodzi o miasto. Dlatego, że poprawnie powiedziała pani, że to miasto bierze pieniądze. Proszę państwa, miasto musi wziąć pieniądze. I czy weźmie od gminy, czy weźmie od ludzi, to jest wszystko jedno. Po prostu musi być zapłacone. Tu jest cała sprawa. Z każdą inną linią. Ale proszę państwa, jedno weźcie pod uwagę. Mamy tutaj rozkład jazdy innego przewoźnika. Jeżeli my wejdziemy z tą linią, wchodzimy od września, ten przewoźnik jest ugotowany. Ale to my mamy bronić prywatnych przedsiębiorców? Ale spokojnie. Własnego interesu mamy bronić. Ale to nie jest nasz interes. Jak to nie? Znaczy ta 50 tysięcy to nie nasz interes? To czy to jest? Pozostałe nie, panie przewodniczący. Ale ten przewoźnik się nie zastanawia nad tym, że ma to się... Gmina nie jest od interesu. Słuchajcie, ten przewoźnik prywatny się nie zastanawiał nad tym, że zostawia ludzi, którzy korzystali z jego usług przez 10 miesięcy na okres wakacyjny z dnia na dzień, wycofał jeszcze przed końcem miesiąca wszystkie kursy, te, których dzieci do szkoły jeździły. To znaczy, dosłownie tylko przewozy bezpośrednie. Mamy obraz tego, jak to jest odłożenie. Ale drodzy Państwo, my mamy wielkie szczęście, że jesteśmy niejako wokół miasta zlokalizowani. Inne gminy tego przywileju nie mają. I my mamy wielkie szczęście, że możemy korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest to, że może MKS naszą gminę obsługiwać. I na standardzie porównywałbym to, co teraz jest, to jest zepsuty maluch, żeby nikogo nie ten, a tu jest Mercedes. I tyle. I nawet żadne koszty, żadne wyliczenia i kalkulacje, jakie by tu nie przytoczyć, nie spowodują tego, że ten maluch, choćby go jak stuningował, nigdy nie będzie Mercedesem i te usługi, które proponuje MKS, żaden prywatny przewoźnik nie jest w stanie osiągnąć. Samochody niskopodwoziowe, w godzinach jest to, co propozycja jest dzisiaj, jest spotkanie bardzo dobrze, że przygotowane. Oczywiście, słuchajcie, my nie jesteśmy tutaj od zarabiania, my jesteśmy od zapewnienia mieszkańcom godziwych warunków życia i
uważam, że to jest właściwy punkt naszego myślenia, a nie pieniądze, że 300 w te, czy 300 w te. 300 jest teraz, za 3 miesiące może być 100 tysięcy, 150, nikt tego nie jest w stanie powiedzieć. Rok czasu glina będzie przejeżdżona, będziemy wiedzieć. Druga rzecz, to co pan tu powiedział, mój kolega tu sąsiad, na poprzednim spotkaniu, że są u nich też linie, że jeździ autobus pusty. To jeżeli by my takimi kategoriami myśleli, to należałoby tak i w Chrząstowie zabrać, i gdzieś tam dalej. I wszystkie linie są nierentowne. My nie jesteśmy i nigdy nie doprowadzimy do sytuacji takiej, że my będziemy zarabiać na tym i MKS, że będzie zarabiał. My dokładamy do ludności, bo na to dostajemy pieniądze, podatki, ludzie się na to składają. My mamy obowiązek ludziom to zapewnić. I jakakolwiek dyskusja, to co pani dzisiaj przekazała, to ja jestem dwoma rękami za utworzeniem tej linii. I super mam. Może ja parę słów jeszcze, czy mogłabym? Możesz. Bo myślę, że dyskusja na temat tego, czy za rok, czy za dwa bilety będą droższe, czy strefa się zmniejszy, czy zwiększy, nie ma w ogóle żadnego sensu. Bo to tak jakby debatować nad tym, czy się podłączę do kanalizacji, bo za dwa tygodnie będzie droższa. Czy ceny paliwa to, nie pójdą? Oczywiście. Tak, to nie ma nawet dwóch zdań. Jeżeli ceny biletów podniesie MKS, podniesie tak samo prywatny przewoźnik. Znaczy tu MKS nic, że tak powiem, nie ma do rzeczy. Ceny biletów może tylko i wyłącznie podniesie Rada Miasta, bądź zmniejszyć Rada Miasta. I dlatego ja chciałabym parę słów, dlaczego tak walczymy o tą linię. Po pierwsze dlatego, że są tańsze bilety, bo jesteśmy w tej strefie. Po drugie bilet miesięczny, który uprawnia do korzystania z innych autobusów na terenie miasta, czyli nasze dziecko przyjeżdża ze szkoły, zjada obiad i jedzie autobusem do miasta na zajęcia pozalekcyjne i wraca tym autobusem. Ja już nie muszę siedzieć godzinę czy półtorej pod basenem czy pod angielskim, tylko ono sobie samo potrafi to obsłużyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wiadomo, bilety miesięczne połowę tańsze niż u prywatnego przewoźnika. Dodatkowo bilety te przesiadkowe na e-karcie, które też są wspaniałą rzeczą i też mieszkańcy chcieliby tak z tego korzystać, jak korzystają mieszkańcy Książnic, czy Podleszan, czy drugiej strony Wisłoki. Po trzecie, zniżki dla osób starszych, bo póki co przewoźnik prywatny nie ma takich zniżek. Co jest jeszcze ważne, osoba starsza ma problem z wsiadaniem do takiego autobusu u przewoźnika prywatnego, nie będzie miała problemu z tym niskopodłogowym. Czy osoba na wózku inwalidzkim, prawda? Co tutaj nie ma szans. Dobrze. Nowoczesny, ekologiczny, tak. Przyjazny transport, to nie ma wobec tego dwóch zdań, prawda? Dlaczego my, mieszkańcy, mamy być traktowani gorzej niż inni? O to mnie zapytali nasi mieszkańcy. Dlaczego tam mają przewoźników, mają wybór drogi, u nas nie ma żadnego. Pani przewodnicząca, jaki mamy na wózce Książnicy? Jaki mamy na Zadnówku? Czemu się pan teraz wraca? Nie mam żadnego, nie mam. Ale niech pan pozwoli. Nie mamy żadnego transportu na Wólce. Mieszkańcy muszą jechać 2,5 km do najbliższego przystanku. Zapraszam pana w zimie. Ja moje wioski też dowożę. Ale niech pan czeka. Co pan taki nerwowy? Tarnowiec, końcówka do najbliższego przystanku ponad kilometr. I my mówimy, że powiedzieć wam coś, wczoraj rozmawiam z mieszkańcami, mówię, że jest taka propozycja. Ja nie będę powtarzał tego, co mi powiedzieli, bo to się nie nadaje. To się nie nadaje do powtórki nawet. Dlatego myśmy trochę, jeżeli jest przewoźnik, ci z Podleszan tu, co mają prywatnego, oni już nic nie chcą, bo wiedzą, że jest jak jest. On będzie jechał wtedy, kiedy się mu opłaca. I MKS, jeżeli będziemy płacić to, cośmy płacili do Książnic, zawożenie powietrza z Mielca do lasu i z lasu do Mielca, to proszę bardzo, możemy tak robić. Tylko jeżeli mamy to zrobić w Rzędzianowicach, to zróbmy to na Wólce, zróbmy to na Tarnowcu. Dlaczego? Pan następne propozycje? Nie, proszę pana, ja myślę. Przepraszam bardzo, mogę teraz? Proszę. Chciałem pana zapytać, w jakiej sytuacji pan nas stawia? To znaczy? Jesteśmy gorsi. Jesteśmy albo jakieś oszołomy, że chcemy nie wiadomo co. Chcemy więcej jak inni. Ale ja wam powtarzam więc to, co mi więcej nie powiedzieli. Znalazłem się tutaj tylko dlatego, że od samego początku jestem tutaj z panią sołtys w to wszystko zaangażowany. I niech mi pan odpowie na pytanie. Tutaj mam wszystkie linie te spisane pod miejskie i to jest tak. Zrobiłem taki tydzień, kiedy chodzi szkoła. Taki, no ten roboczy. I teraz tak, linia 46 to jest do Chorzelowa. To jest 8 i 9 kursów tam i z powrotem.
plus 4 w sobotę. To jest, daje 604 km na tydzień. Linia 43 do Szydłowca. To jest po 4 kursy, daje 284 km na tydzień. Linia 44 na Bogato. 11 kursów tam, to jest do Czesni. 11 powrót plus 5 kursów w sobotę. Daje to 996 km na tydzień. Linia 45 do Przesławia, przez Książnicę, Podleszany, Goleszów, Kiełków i tak dalej. 1014 km tygodniowo. Linia 48 do Młodochowa. Te kilometry mówię o kilometry gminy Mielec. 885 km. Daje to łączną sumę tych kilometrów 3784 km na tydzień. I ja jako mieszkaniec chciałbym wiedzieć, dlaczego gmina moja ma na tę linię pieniądze, a na linię, którą chcemy uruchomić, bo uważamy jako mieszkańcy, jest potrzebna, po to chodziliśmy po domach, zbieraliśmy podpisy, które pan między innymi na ostatnim spotkaniu próbował negować, że to można tak sobie sobie zebrać. Tak. Więc ja, proszę pana, po te chodziłem między innymi za tymi podpisami pan sugeruje, że te podpisy są fałszowane, czy jakieś skombinowane? Czy wysłał pan takie słowo? Nie, no tak, nie, przepraszam, tak zrozumiałem. To już pańska interpretacja, mnie to nie obchodzi. Ja zapytam pana krótko. Czy ci ludzie, którzy się tam podpisali, będą jeździć? Proszę pana, ja panu tego nie zagwarantuję. Ale ci ludzie wyrazili potrzebę, wolę, że ta linia jest potrzebna. Dlaczego? Bo pan jako samorządowiec, jako przewodniczący Rady Gminy powinien też się tym interesować. I powinien pan, ja panu doradzę, jutro o 6:00 niech pan się przejedzie na dworzec i poobserwuje tego przewoźnika prywatnego. Ja panu powiem jeszcze. Wie pan co, tam jeździ moje dziecko, tam jeżdżą moje dzieci. I oprócz aspektów finansowych, kryteriów finansowych, są jeszcze aspekty bezpieczeństwa i ekologii i jeszcze inne. Nie tylko jak w tej gminie finansowe. I higieny. Bo autobus, wie pan, do komunikacji miejskiej jest troszkę inny jak do komunikacji tej takiej turystycznej. Ma inną tapicerkę, jest w ogóle inny. Teraz zadam panu takie pytanie. Słucham pana. Te, które pan wymienił linie. Tak. Ile jest przewoźników właśnie prywatnych? Proszę pana, każdy kierunek jest obstawiony. No. Nie, nie, nie. Jak to nie, panie wójcie? Na Tarnobrzeg jeździ Adria, nie wiem, czy mogę używać nazw, czy nie mogę. Jeździ Markpol. Do Czesnia kto jeździ? Do Czesnia nie wiem. Ale właśnie. No, do Szydłowca kto jeździ? Słucham? Do Szydłowca kto jeździ? Tam być może nie, nie wiem. Wie pan, ja nie mam czasu naprawdę. Dlaczego ja chcę dyskutować na ten temat? Oprócz tego, że w to się zaangażowałem, mam jeszcze swoją pracę i mam rodzinę na utrzymaniu. I tam nie wiem, ale mówimy, proszę pana, o tych głównych kierunkach. A linia na Rzędzianowice jest głównym kierunkiem w gminie. Jest to główną drogą. Nie mówimy o przysiłku jakimś tam, tylko o głównej drodze. Dwie duże miejscowości. Bardzo duże. Wola Mielecka. Ilu mamy przewoźników jeszcze? Proszę państwa, no na tej linii tak naprawdę jest jeden duży przewoźnik prywatny i kilku tam mniejszych, którzy przejeżdżają busami. Różnie się zatrzymują na tych przystankach. No natomiast ten, co ma zezwolenie, to jest jedna z większych firm, która w dość dużej częstotliwości tam przejeżdża przez Rzędzianowice, Wola Mielecka. Jeśli chodzi o ceny biletów, proszę państwa, to tu mamy taką informację, miesięczny kosztuje, bo pan dziecko płaci też miesięczny. 51 zł, śrubek, tak. Ulgowy 51, tak? 70 miesięczny. I jednorazowy bilet 3 zł, już nie ma ulgowy, czy w zależności kto wsiada, tak naprawdę płaci 3 zł za ten bilet. No, jeśli chodzi o częstotliwość tego rozkładu jazdy, dość jest spora. Myślę, że w jakiś sposób przystosowana do potrzeb mieszkańców, bo zresztą na każdym przystanku są wywieszone tablice z rozkładem jazdy. Jedno słowo tylko co do tych godzin. Tam nie wszystkie autobusy się zatrzymują z tych godzin, bo są tak przepełnione z poprzedniej miejscowości, z Czermina czy tam z Borowej, że one po prostu przejeżdżają, a że widnieje to na rozkładzie, to jest moja sprawa. To teraz odpowiem panu na to, bo pan mówi, że przez Chorzów przejeżdża. Kto się zatrzymuje? Praktycznie nikt na przystankach od piekarni już nie zatrzymuje w stronę miasta. Są to tylko przejazdy. Panie wójcie, a że byłem u pana w gabinecie nawet i żeśmy doszli do jednego takiego wniosku, porozumienia.
To jest komunikacja zbiorowa. Ona nigdy nie będzie rentowna, ona nie będzie zarabiać, ale ma być. Ale panie wójcie, pan ma być po prostu i tyle. Ale o czym pan mówi? Ja o czym innym, a pan o czym innym? Ja mówię panu, że pan wprowadza w błąd kogoś, oczywiście do kamery, żeby powiedzieć, ile to przez Schorzel przejeżdża. Przejeżdża tysiące samochodów i przejeżdża kilkunastu przewoźników. Ale przejeżdża, bo to są, można powiedzieć, miejsca, przez które trzeba przejechać, żeby dojechać do celu. Ale nikt nie zatrzymuje się na przystankach. I tu jest bardzo podobnie. Tu jest ta sama sytuacja. Tu jest to samo. Czyli według pana wójta jest to uzasadnione, że tak sam pan wójt powiedział, przejeżdża, chociaż to nie jest tak do końca, bo teraz mamy, panie wójcie, wakacje. Komunikacja zbiorowa, ta podmiejska, miejska, to jest taka specyficzna komunikacja. Tutaj ma wpływ pogoda, okres roku, teraz jest ciepło, jeżdżą puste autobusy, nieprzepełnione. Dlaczego? Bo ludzie chodzą na piechotę, bo ludzie jeżdżą rowerami i trzeba to promować. Ale przecież my to musimy płacić. No sam pan sobie zaprzecza. No ja nie, to państwo zaprzeczacie, bo twierdzicie, że... Ja będzie zbierał z innych wiosek, będzie jeździł. Nie, panie przewodniczący, bo nie widzicie tego, że na tych właśnie innych liniach jest takie obłożenie, będzie takie samo. Ja sobie, nie dam sobie ręki uciąć, ale my nie jesteśmy już w kosmosie i podejrzewam, że takie samo będzie natężenie, frekwencja w Żenionowicach jak Książnica. Ja państwu powiem tak, przerabialiśmy to na trasie Rydzów pod Leszami. Znam bardzo dokładnie tę sprawę. Jeździła Wojla przed Ewolią. Różnie czytałem. Nieważne. Jeździła, wszedł prywatny przewoźnik. Na 2 tygodnie. Zjechał z biletami. Dziękuję. Panie przewodniczący, od tych problemów, te problemy ma obowiązek, nie, że chce czy nie chce, tylko ma obowiązek kontrolować starostwo, które wydaje koncesję na nieregularny, teraz się nazywa pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. A że tego nie robi, to niech się pan zmiłuje. Mieszkaniec, czy to będzie Książnic, czy to będzie Podleszan, czy Żędzianowic, jeżeli będzie jechał MKR za 3 zł, a za nim lub przed nim, nieistotne, będzie jechał prywatny, nie nazwę, co będzie jechało, to za złotówkę, to gdzie pójdzie? Za złotówkę. I teraz proszę uważać, jeżeli dzisiaj wszyscy na szczęście wiemy, ile kosztuje bilet u tego pana przewoźnika dzisiaj. Ciekawy jestem, ile będzie kosztował ten bilet, jak ruszy ten MKS. Gwarantuję panu, że będzie tańszy. Aha, no to gdzie jest, proszę pana, zasada tej równej konkurencji? Dobrej konkurencji. Ale to my tym pan mówi. O tym mówię, panie wójcie, że gdzie są władze, gdzie są, bo tutaj słychać, że słyszałem głosy, że jeden tam gdzieś radny miejski wygłosił mądrość, że kupili nowe autobusy i puszczą na wioski i tam są po tych dziurach, one się zniszczą. Wie pan, powiedziała, że nie będzie. Proszę pana. I mówię, co mówi radny. Ja mówię, pan Jacek. To ta sama błędna informacja, która jest o strefach. Ale naprawdę, ja pierwsze od państwa słyszę, że my mamy w kanale. Panie kierownik, takich różnych historii miasta jest już zaczyna krążyć bardzo duże, nieprawdziwy. Bo to jest chore, że proszę państwa, że człowiek, który zasiada w Radzie Miasta, takie bzdury on potrafi wypowiadać, że to nie jest samochód, że się kupuje samochód do dojazdu na niedzielę. On kosztuje z leasingiem 1 000 000 zł czy tam 1 200 000. On ma właśnie kilometry robić i ma jeździć. Ale proszę państwa, jeżeli przez ostatnie 15 lat za nasze podatki dowoziliśmy mieszkańców Schorzelowa z Czesin, z Książnic do Mieca, mamy prawo domagać się tego, żebyśmy my za swoje pieniądze, które wnosimy do budżetu, za nasze pieniądze jeździli tyle lat, żebyśmy nam, bo w żaden inny sposób nam nie zrekompensowano. Oddajemy wam 200 tysięcy ekstra na coś, na potrzeby wsi, dlatego że wy nie macie autobusu. Tego nie było robione. Za nasze pieniądze wszyscy inni się wozili. Teraz się raptem okazuje, żebyśmy my się mogli wozić, to pieniędzy nie ma. Ja wobec tego proponuję, skoro nie ma pieniędzy, to zróbmy naprzemiennie. W jednym roku będą jeździły Książnice, a w drugim roku będą jeździły Żędzianowice.
Nie, no ja jeżeli mogę, bo widzę, że ta dyskusja, drodzy Państwo, że mają jeździć książnice, Rzędzianowice, licytowanie, przyrównywanie jednych do drugich jest bezcelowe. Uważam i to, co mówiłem wcześniej, argument, to co tu Madzia podała, że bilety miesięczne, drodzy Państwo, 30 zł, a u przewoźnika prywatnego 51, to jest dla rodziców bardzo duża. Druga rzecz dla emerytów i tak dalej. Druga rzecz, drodzy Państwo, my nie robimy linii gdzieś tam do kogoś, kto do małych miejscowości. To są potężne wsie, Wola Mielecka w dużej mierze, bardzo duży odcinek przecież, Rzędzianowice. Ja uważam, że ta linia może się okazać najbardziej rentowna. To samo miałam powiedzieć. To drodzy samo Państwo, nie trzeba się tego bać. Nie trzeba się tego bać. Mam wrażenie, że szukacie argumentów, żeby ta linia nie powstała, no bo to słychać. My szukamy racjonalnych argumentów. Argumenty, które przemawiają za tym, że mieszkańcom będzie się żyło lepiej, a nie tylko suche jakieś pieniądze i tak dalej. Drodzy Państwo, no wiadomo jest, że będzie pieniędzy potrzeba na to, na tamto i tak dalej. Cały czas, jak w gminie jestem, zawsze brakowało pieniędzy. Oczywiście, że brakuje. I cały czas każdy z nas ma jakieś tam priorytety, chciałby coś zrealizować, to czy inne. Ale uważam, że dobro naszych mieszkańców, a ich bezpieczeństwo, a takim jest tutaj dowóz MKS-em, jest jak najbardziej trafionym pomysłem i uważam, do realizacji to, co pani dzisiaj przekazała, to powinniśmy wszyscy przyklasnąć, a pan wójt najbardziej. Dziękuję. Panie radny. Proszę zapytać pani tu siedzącej, kto sprawił dzięki miastu, że taką sytuację mamy. To cieszy się pani, bo niech pan nie schodzi z tej drogi, bo dziwię się właśnie, że pan schodzi z tej drogi. To jest pana zdanie. Nie, no. Ja przedstawiam sytuację, jaka jest. I proszę zapytać, jaka była pierwsza koncepcja. Czy byliśmy w strefie miejskiej? Nie byliście. A no widzicie. I byście zobaczyli, jakie były ceny biletu. Ale to nie będzie. Ale panowie, ja dobrze, jak oglądałem taki film. To prawda. Tutaj rzeczywiście bezstronnie powiem, że byłam trochę nawet zła na pana wójta, że w ostatniej chwili jeszcze pismo złożył i nasz pomysł, że tak powiem, zbombardował i rzeczywiście zawnioskował. Ale to brawo, brawo. Naprawdę, panie wójcie, jest pan wójtem dużej gminy. Niech pan nie słucha chorych argumentów. I proszę zobaczyć, jeżeli zejdziemy z tej drogi, którą pan obrał kiedyś, brawo, super, to niech pan zobaczy, co się dzieje pod szkołami. Brak tej parkingu dla tych uczniów, bo dzisiaj każdy bierze na przykład z takiej naszej miejscowości sprawy w swoje ręce i co? Czekają tylko, kiedy skończy 18 lat, kupują jakiegoś tam samochoda za 2,5 tysiąca i on jeździ z dwójkiem kolegą albo sam do szkoły. Brak mi wam parkingu pod tymi szkołami. Podjechałem, panie wójcie, pod ZUS tamten tygodniu. Opieprzyła mnie baba, przepraszam baba, pani, kobieta. Przepraszam bardzo za wyobrażenie. Tak. Okrzyczała mnie, no wtedy ja o niej tak właśnie myślałem, że ja tam parkuję. Ja mówię, proszę panią, przyjechałem do ZUS-u. Nie, bo wy tu przyjeżdżacie, my tu mieszkamy, a wy tu parkujecie. Na miłość boską, musi to miasto, muszą te gminy coś myśleć w tym temacie, żeby ten ruch rozładować. Ja kiedyś, moim zdaniem i wielu innych, samorządy dołożyły się do tego, żeby ludzi odgonić od komunikacji publicznej, to teraz muszą wszystko zrobić, żeby do tej komunikacji publicznej tych ludzi przyciągnąć. Zaproponować im, musi mieć atuty w ręku. A nie, panie wójcie, 30-letni autobus. Pół żartem, pół serio. Przyjechały was 4 osoby z Rzędzianowic. Iloma samochodami? No 4. A nie można się było dogadać? Nie, panie wójcie. Nie można się było dogadać. Jest o 16. Jak nie. Będzie MKS jeździł, będę przyjadł MKS. Gwarantuję chciałem chwilę, czekam na głos. Panie wójcie, po pierwsze, zanim zacznę dyskutować, to chciałbym usłyszeć pańskie zdanie. Czy jest pan za tą linią, czy nie? Proszę pana, sprawiłem to, że tu jesteśmy. To już chyba o tym świadczy. Czyli no to dobijmy tego. Mamy w budżecie, panie, jeżeli pan jest za tą linią, panie wójcie, była mowa w budżecie, mamy środki zabezpieczone. Ja jestem za. Ale zawsze mówicie, że nie konsultuję z radnymi. A po co tu siedzimy? Po co ci radni są? Nie wiem. No to dobrze. To właśnie rozważamy temat i ja zmierzam dalej.
Panie wójcie, no bo dlaczego pytam, bo pytam, bo po prostu chcę wiedzieć... chcę mieć haka na piątka, że piątek nie chciałem. Ja to nie potrzebuję w tym temacie haka na pana. Pan nie, wiele haków dostarczy. To nie o to chodzi, tylko po prostu chcę wiedzieć, bo tak sam nie wiesz. Z jednej strony mam wrażenie, że... Przepraszam, ale proszę panowie o spokój, bo panie wójcie, pytam się, bo chcę wiedzieć... Za Piotrek, uspokój się. Jak przerywa Jurek... Ale ty już gadasz, już temat by znikł, a ty dalej gadasz i gadasz. Nie temat znikł, bo ja się odezwałem pierwszy raz od dłuższego czasu. A wy jak się wtracacie, to jest okej. Okay. Merytorycznie się odezwałem. Merytorycznie, z lewej strony. Panie wójcie, bo chcę wiedzieć, jakie jest pana podejście, bo momentami słuchając to mam wrażenie, że przynajmniej co niektórzy robią wszystko, żeby nie, bo nie. No i dlatego chciałem wiedzieć, jakie jest pańskie zdanie. Okej, okay, jeżeli pan tam przedtem powiedział, że przez Chorzelów są przelotowe autobusy, tak samo jest sytuacja Wola Mielecka, jesteśmy przelotowi, jesteśmy na końcu i te autobusy często przelatują tak samo ładowane ludźmi na tyle, że się nie zatrzymują i tych ludzi nie zabierają. Dlatego jeżeli powstanie ta linia, to ona będzie stricte zabierała z tych naszych dwóch miejscowości tych mieszkańców i myślę, że już nikt na przystanku nie zostanie, że autobus go, MKS go nie zabiera. Różnica w standardach była omawiana, nie ma sensu, żebym tutaj dyskutował. Różnica w cenach biletów, jeżeli chodzi o miesięczne, też było podane, nie będziemy wracać. Teraz tylko możemy się odnieść do, bo tutaj przy tych wszystkich wyliczeniach, ja sobie to wszystko ułożyłem tak szybko w arkuszu kalkulacyjnym i mam takie porównanie. Jeżeli byśmy założyli, że te Rzędzianowice planowane będą to według mapy Google i wszystkie były trasy na tej samej zasadzie, tutaj Marek przygotowywał, wychodzi, że jest 8-4 km po terenie gminy Mielec w jedną stronę kurs. To 22 kursy według tego harmonogramu, tego rozkładu, który został przysłany z MKS-u, 22 kursy. Jeżeli, no nie wyobrażam sobie, żeby te soboty, w innych miejscowościach mamy te soboty, też wydaje mi się, że te 4 kursy tam i 4 z powrotem, czyli 8 kursów bym to dołożył. I wtedy wychodzi nam, szanowni państwo, że tak robilibyśmy tygodniowo 924 km, z sobotami 991,2 km, a rocznie by to dawało, zakładam, roczny w moich wyliczeniach posługuje się, że 52 tygodnie jednakowe mamy. Nie uwzględniałem wakacji i nie uwzględniałem tego w żadnych, wszystkie trasy potraktowałem tak samo. No to wyszło, że wtedy Rzędzianowice miałyby 51 542 km zrobione. Przykładowo trasa 44 Wola Chorzelowska 3 miałaby 51 792 km, czyli niewiele więcej. I jeszcze więcej by miała trasa Przecław, bo 52 769 km. Czyli i tak bylibyśmy, jeżeli chodzi o zrobione kilometry, trzecią trasą, a bierzemy jedne z dwóch największych miejscowości w naszej gminie. Tutaj chcemy być traktowani jednakowo, jak już było powiedziane, no, standardy są zupełnie inne i myślę, że zresztą jeżeli wyanalizować, że dokładamy, taki jest nasz obowiązek, do wielu rzeczy dokładamy, taki jest obowiązek, my nie dokładamy, nikt z nas z prywatnej kieszeni nie dokłada, każdy jeszcze z tych gminnych do prywatnej bierze, a dokładamy z tego, co mamy po prostu w budżecie gminy i musimy pewne rzeczy zapewniać. Taka jest nasza rola, niewdzięczna. Tort się kroi równo. Jeszcze panie radny, nie miał pan głosu, więc proszę. Dziękuję. Mogę? Proszę. Bo zapomniałem jeszcze, bym prosił na jedną rzecz zwróć uwagę. To nie jest miejscowość bez urazy, to ja nie mam tu żadnego podtekstu. Szydłowiec, gdzie się jedzie, załóżmy kupę kilometrów, dużo kilometrów przez las. To są dwie miejscowości, gdzie jest zwarta, gęsta zabudowa, gdzie jest dużo mieszkańców. Od początku do końca. I tutaj naprawdę to jest taka, no, taka nieładna spekulacja, że tu będzie gorzej jak gdzie indziej. Bo moim zdaniem i tak się tak na spokoju i tak na logikę zastanowić nad tym problemem, to powinno być lepiej. Bo my po prostu jako mieszkańcy chcemy oprzeć naszą komunikację zbiorową nie na jakimś tam przewoźniku, nie będę mówił nazwy, tylko na MKS-ie. Na nowoczesnym, bezpiecznym, ekologicznym transporcie. Przede wszystkim bezpiecznym, żeby to było dostępne, ogólnodostępne. No właśnie, proszę pana, ma pan rację, wszystko to co pan mówi.
Tylko proszę pana, spotkamy się, nie wiem ile, za 2 tygodnie, to, bo do mnie też przychodzą, tak jak powiedziałem, z Wólki Książnickiej. I to, co była planowana trasa, sekundę, dobrze, co była planowana trasa, dlaczego, niech nikt nie wprowadza w błąd, że tylko dlatego, że mamy to szczęście być na obrzeżach miasta, możemy korzystać z MKS-u. Wszyscy mogą. Zwracaliśmy się do Borowej, zwracaliśmy się do Czarmina, do Wadowic. Nikt nie chce. Dlaczego? Bo się nam nie opłaca. Kosztuje, ludzie mają czym dojeżdżać. Skoro tu nie mają dojeżdżać, ale już pan mówił, już na razie wystarczy, pani będzie chciała mówić. To będzie pani za chwilkę. Tylko o co mi chodzi? Przejeżdżamy. Przejeżdżamy przez las, tak jak pan powiedział, jedziemy gdzieś tam. A jak ci ludzie mają dojechać, jak nie mają żadnego transportu? Tu może ciasno. Pytanie, gdzie byliście, czy 15, bo niektórzy mówią, że 19 lat. Czego nikt nie działał na rzecz tego wcześniej? Muszę panie wójcie, teraz. Już panu proszę, na to odpowiem. No, poczekaj chwilę. Więc jeśli uruchomimy tę linię, to będzie na plus nie tylko dla nas, ale i dla pana, panie wójcie, bo dokonać optymalizacji transportu publicznego poprzez uruchomienie linii między innymi do Rzędzianowic i Woli Mieleckiej. Ulotka wyborcza. Pańska. No, ale to ja realizuję. No to właśnie. A my dyskutujemy. No dyskutujemy. Czy będzie... Czyli czego od razu ja wam przedstawiam to, co może być, bo pani tutaj mówi, pani mówi tutaj o Rzędzianowicach, ale ja mam problem inny, bo przyjdą mi naprawdę ludzie i tylko jeżeli dzisiejsze spotkanie wypłynie, to zobaczycie, co będzie. Spotkamy się, oczywiście pan nie przyjdzie w tej chwili na to spotkanie, bo pan powie, to mnie nie odchodzi. Nie, do pana przyjdzie. Panie wójcie, jeżeli będzie potrzeba, to przyjdę. Ale po co pan przyjdzie? No właśnie po co. No właśnie. Ja nie jestem, panie wójcie, radnym. No właśnie. Ja tu jestem tylko dlatego, może pan, nie wiem, panu to przeszkadza. Ja tu jestem dlatego, że jestem od samego początku w to zaangażowany. Od samego początku, jak pan pamięta. Zebranie przedwyborcze. Nie chcę używać innych nazewnic. Dlaczego by pan nazywać innych? Odpowiem panu na ten poprzedni wątek. Dlaczego teraz? Dlaczego żeśmy tak się obudzili? No to panu już tłumaczę. Dlatego, że MKS, miasto złożyli taką ofertę, o tym już gadaliśmy i z panem wicewójtem, że żaden przewoźnik prywatny nie jest w stanie tego przebić i nie przebije. Dlaczego teraz? Panie wójcie, jeżeli byśmy się cofnęli 2 lata chyba, jak dali radę, jak zniszczyli Arrivę, to było na końcu, było co? Veolia. Veolia. Arriva chyba. Tak. Właśnie ci prywatni przewoźnicy, ja ich nazywam zbójnicy, bo oni są tak, bo oni są. Nie, tam nie muszę. Właśnie. Dzięki nim jeździmy. Momencik. Jeździła ta Arriva, czy tam Veolia, był, wie pan, tabor pewny, bezpieczny. To nie były tam jakieś neoplany, Mercedesy, nie, ale to były bezpieczne samochody. Tu jest pan Stanisław, on pracował jako diagnosta, tam był warsztat diagnostyczny, tam był warsztat, tam była jakaś jakość. I był rozkład, trzymali się tego rozkładu. A dzisiaj, panie wójcie, ja mieszkam na wprost przystanku. I już nie pamiętam, o której miał być autobus, stoję w oknie, czekam. 15 minut przed, nie ma. 15 minut po. Dziewczyna od sąsiada, dziecko do szkoły, do pana podstawowej, wróciła się do domu, matka zawiozła, bo nie ma. Przewoźnik prywatny mi tłumaczy, że był. Ja mówię, nie ma, nie było, stoję w oknie, nie ma, chłopie, pół godziny tutaj stoję. Nie był. I tak wygląda ten panie wójcie, transport. Jaki mamy, jakim jeździmy. A dlatego, że my się obudzili, bo mówię, teraz, bo upadła Veolia, jak padała, nikt tam nie próbował jakoś ręki podać, a dwa, ze względu na tą ofertę, która jest. Zobaczymy. Proszę. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo tu pan radny wyliczył z sobotami kursy łącznie, tak? Tak. Więc słuchajcie, moi drodzy, jeżeli my zrobimy kursy bez sobot, komu to będzie? Którzy starsi ludzie jeżdżą na tygodniu? Oni przede wszystkim jeżdżą w sobotę. Ale to my mówimy tak, o sobotach, tak, ja nie wyobrażam sobie, że... Więc mówię, jeżeli mamy robić coś... Panie Jarek,
które został Państwu zaproponowany, były przewidziane tylko dni robocze, no, od poniedziałku do piątku. Łącznie z ferialną pracę wychodzi 68 ale, tak, ale ja mówiłem, że ja sobie zrobiłem porównanie z innymi liniami, gdzie są tak, i tutaj mam to w arkuszu kalkulacyjnym, podstawiam jakiekolwiek dane, chcecie, mam wyniki. Jakie chcecie, ile soboty? Stawiam 8 sobot. Skończę to. Zaraz pan. Mówi pan o Przecławiu. Co jeszcze jeździ od Przecławia przez Piążnicę? No pan powinien... Panie Tom, na Markol, jeździ, Wolek jeździ. Na pewno, widziałem. Dwa brzegi jest. Przez Podleszany. Przez Podleszany jeździ Wolek. Nie, przez Piążnicę Goleszów jeździ tak na dobrą sprawę tylko MKS. Dokładnie, dokładnie. I teraz, moi państwo, ja rozumiem, jest do szkoły, bierzemy, dwa brzegi jeżdżą i tyle. I obłożenie jest jakie? Tu pan radny chciał, żeby Goleszów przez Goleszów jeździł. Nikt nie chciał. Nikt. Tośmy sprawdzali. Przejechaliśmy z panem wójtem, pojechaliśmy do Zawady rowerami. Sprawdziliśmy całą trasę w tamtą stronę. Moi drodzy, autobusy jeżdżą, puste. Kierowca to jest główny pasażer. Tak to wygląda. Kierowca tak się, to jest. Wie pan co, tak się. Zaraz się pan tak czeka. Pan raz nie pan poczeka. Nie raz. Wie pan, ja tam mieszkam, widzę jak jeżdżą MKS-y. Widzę jak jeżdżą. Owszem, macie rację, w godzinach szczytu, gdzie młodzież dojeżdża, gdzie młodzież wraca, trzeba tych kursów. Ale to jak tutaj mamy podane kursy. Panowie, co godzinę to będziemy wozić powietrze. I jak my powiemy później tym innym mieszkańcom, oni powiedzą, to tam powietrze wozicie, a ja rowerem dymam w zimie 2,5 km do przystanku. Ale to jest taka sprawa, wie pan, jak ta tak zwana gra rynkowa. Ale niech pan poczeka. Jak będzie tam luka, to będzie prywatny przewoźnik. Pan jest strasznie cierpliwy. I dlatego mówię, bo zarzucacie mi, że jestem przeciwko. Nie, bo ja mam mieszkańców na głowie. Mam jeden teren Tarnowiec i drugi Wólkę. I ja muszę zrobić wszystko, że jeżeli to przejdzie, to mi nikt nie zarzuci, żeś puścił to od tak, bo macie pieniądze. A my to co? A my to co? Oni tam nie mają żadnego prywatnego, oprócz tu tylko tej tak zwanej kolonii, czyli od Krzyżówki przez Rydzów. Tarnowiec nie ma nic. Wólka nie ma nic. I mówię, oni muszą 2,5 km dymać do przystanku. Na panie przewodniczący. Niech pan poczeka. I teraz sytuacja jest taka. Dlaczego ja się przyglądam temu? Jeżeli w południe tam będą jeździć autobusy, no bo będą jeździć, bo oni mają w tym biznes, żeby po prostu jechać cały dzień, bo jak kierowcę zatrudnią, to muszą mu zapłacić. To znaczy my musimy zapłacić. Nikt inny, tylko my jako gmina. I wtedy tak, moi panowie, ile kosztuje 100 metrów chodnika? No tak mi takie pytanie mi zadano. I powiedziano krótko, chodnik zrobicie, będzie 50 lat. A tu, tak jak powiedział pan radny, zrobimy eksperyment. Za 340 czy 350 tysięcy. Proszę pana, to i nie teraz, jest eksperyment. Niech pan poczeka. Kto powiedział, że zrobimy eksperyment? I teraz, według pana, tak, proszę według sobie przyznać, nagrywał pan. Nagrywał pan. Ja dobrze pamiętam, co słyszałem. I teraz tak, jak to nie wyjdzie, to jak popatrzymy ludziom w oczy? Wywaliliśmy furę pieniędzy. Jak popatrzymy tym na Wólce, tym na Tarnowcu? Co ja im powiem? No wiecie, nie udało się. Największy problem jest w tym, że pan od początku zakłada, że to nie wyjdzie. Więc ja odwracam pytanie. Dlaczego ma nie wyjść? Największy problem jest w tym, że pan nie rozumie, co ja zakładam. Nie. Bo ja muszę być w porządku wobec mieszkańców. Ja nie jestem przeciwny temu. A my nie? A my nie? Gdybyście nie mieli przewoźnika, nie odezwałbym się słowem. Ale dlaczego mamy płacić drożej? Czy pan to zrozumie? No, widzi pani, tu jest właśnie biznes. Dlaczego mamy tracić, płacić drożej? Ale to jest logiczny biznes mieszkańców. Nie rozumiem. I to drugie. Słuchajcie, bo będzie harmider. Niech pani Zosia prowadzi to jak na komisjach, niech pani udziela głosu, to po pierwsze. Nie chce pani? Może pan przewodniczący. No to niech weźmie przynajmniej i porządek jakiś będzie, bo pan wójt. Pojedynczo, bo się mówię, zrobi się armię i zgłaszajmy się teraz o tej mowie. Ja chcę wysłuchać, kto jest za, dlaczego, kto jest przeciw, dlaczego, bo musimy podjąć decyzję. Ja mogę? Proszę bardzo. Dziwi mnie oczywiście troska, podzielam troskę pana przewodniczącego o to, żeby mieszkańcy Wólki dojeżdżali i Tarnowca i tak dalej. Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby mieszkańcy Woli Mieleckiej, Rzędzianowic jeździli MKS-em. Tak samo nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby jeździli mieszkańcy Wólki, Tarnowca i tak dalej. Ja nie widzę warunków jednego z drugim związanego, że jeżeli zrobimy tu, nie będziemy robić tu. Uważam, że wszyscy mieszkańcy powinni mieć
to ten przywilej, że są mieszkańcami gminy, że tak jak powtarzałem i powtarzam jeszcze raz, że jesteśmy przyległym gminą do miasta i korzystajmy z tego, nie licytujmy się, że tu będzie 5 zł, tam będzie 10 więcej. Prawdą jest, że i od lat, drodzy panie i panowie, te wszystkie nasze linie, jak to nam pani z MKS-u zawsze przychodziła, przedstawiała, żadna nie była, tam 0,9 wychodziło i tak dalej. Jeździły z powietrzem, jeździć będą i pewnie przez długi czas. Być może kiedyś w przyszłości, jeżeli zrobią strefy jakieś tam w mieście, gdzie nie będzie można wjeżdżać samochodem i będą to utrudnienia, być może wtedy mieszkańcy, wiedząc, że lepiej będzie mu tym MKS-em dojechać, to będzie lepiej. Byłem w Paryżu, drodzy Państwo, tam jazda samochodem jest nieporozumieniem. Naprawdę. Tam jest tak transport zorganizowany, że czy u góry, czy na dole, w każdej chwili można dojechać i wierzcie mi, że ludzie korzystają z tego, tylko u nas oczywiście jeszcze jest, to pokutuje, że opłaca się tym samochodem, bo gdzieś tam, bo dojadę tu, dojadę tam, ale jeżeli paliwo będzie rosło, zaczną ludzie przeliczać, zaczną to i ta oferta, którą teraz daje miasto, korzystajmy z tego. Naprawdę skorzystajmy, bo za rok, za dwa nie wiadomo, czy nam w ogóle ktokolwiek zaproponuje. A uda się, a jestem przekonany o tym, że się to uda i wprowadźmy w następnych miejscowościach, bądźmy w końcu przyjazną gminą, a nie tylko chłodne kalkulacje. Chłodne kalkulacje, były już takie tu czasy, że kalkulowali szkoły, chcieli zamykać i tak dalej, bo wszędzie się dokłada, bo szkoły są nieefektywne. Nie idźmy tą drogą, panie wójcie. Nie idźmy tą drogą. Ale nikt o szkole nie rozmawia. Panie radny, panie radny, pan próbuje tutaj tylko grać na siebie cały czas. Nie. Gdyby dla mnie jest zawsze interes mieszkańców. Ja teraz mówię. Ja nie przeszkadzałem panu. Jak by nie było sytuacji, że uzgodniliśmy to, nie byłoby dzisiaj tego spotkania. Naprawdę. Nie wiem, po co jest to spotkanie. Po to, żeby się wszyscy mogli wypowiedzieć. I to wszystko. Ale decyzja, wie pan, że należy do pana. Do wszystkich należy. No nie, pieniądze są w budżecie, więc głosowania nie będzie przecież, bo to... Ale chcę znać opinię. No ja rozumiem, mogę? Radnych, proszę. Panie wójcie, bo tutaj jeszcze... Krzysiek, byłeś wcześniej, dobra. Powiedz, jest jeszcze... No ja bym chciał tylko dowiedzieć, jakie są relacje na przykład finansowe do tych kursów, które w tej chwili mamy i do tej linii, która ma powstać. No właśnie, to pytasz. Proszę Państwa, jeśli chodzi o założenia budżetowe, myślę, że wszyscy znają, jakie planowaliśmy kwoty do budżetu i jakie kwoty w budżecie są na zapewnienie transportu. To jest 800 tysięcy złotych, które zaplanowaliśmy w budżecie. Utrzymanie dotychczasowych 5 linii podmiejskich, o których tutaj Państwo mówicie, kosztuje nas rocznie 450 tysięcy. Zgodnie z przyjętymi tutaj założeniami tej stawki za wozy kilometr. O tej linii, o której tutaj rozmawiamy, mamy te wyliczenia, proszę Państwa, czyli blisko 68 tysięcy, ponad 68 tysięcy kilometrów razy 5,18 to daje kwotę rocznie 354 700. 5 istniejących linii, 450, ta linia 354 700. Tak to wygląda, jeśli chodzi o to finansowanie. Dlatego zapytałem o to, bo nijak się to... Przepraszam, bo nie jestem przeciwko, żeby tam ta linia powstała, tylko finansowo porównując do tych linii, które istnieją, a która ta ma być zorganizowana, to jest różnica jest kolosalna. Ale to nie taka różnica, panie. No właśnie, nie rozumiesz tego? Chwileczkę. Skąd to się bierze? Tak jak radny pokazał, jak jest z człowiekiem światowym, że był w Paryżu, to samo jest i w Moskwie, i w Londynie. Są metra, tak byłem. Są metra i jeżdżą, jest duża częstotliwość i tylko to może sprawić, że ludzie się przesiądą. Nie jeżeli będzie jeden pociąg, tylko częstotliwość i to wszystko. Widzi pan, panie wójcie, no doszli do sedna. MKS częstotliwość zapewnia i będzie wszystko. Odniosę się jeszcze raz do tematu tutaj, który był już poruszony, ale podkreślam. Słuchajcie, wiecie, że ten bilet, jak dojedzie dziecko z naszej miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka, wsiądzie, pojedzie dalej do Mielca. To jest nie do przebicia przez żadnego prywatnego przewoźnika. Naszym zadaniem jest uruchomić tą linię i ją rozreklamować, żeby ludzie nauczyli się z tego korzystać, żeby zaczęli jeździć, bo słuchajcie, zawsze dobra komunikacja, dobrze zorganizowana komunikacja publiczna ma szansę trochę ludzi jednak pozyskać. Bo jak jest coś, że jest drogie, że to dojadę tylko tu i tyle, to może nie mieć sensu.
ale jeżeli, bo to jest naprawdę wygoda, że ja zastanawiając się, często bym pewnie też korzystał, gdybym miał koło domu, że wsiadam, pojadę, mielę, zobierzę, załatwię i wrócę na jednym bilecie, bo jest to rewelacja i trzeba tylko jeszcze to ludziom uświadomić, że mogą tak robić, bo muszą ludzie o tym wiedzieć. Dokładamy soboty do tego, tutaj co mówiłem, 4 soboty, 4 kursy tam i 4 z powrotem i szanowni Państwo, wychodzi mi tutaj 8,4 km na terenie gminy, 22 kursy w dni robocze, plus 8 soboty. Jest przeliczone z tego, co mi dostali 12,5. Ale nie, dobrze, nie, co 12,5? Kilometra. Od dworca, ale ja liczę na terenie gminy. Nie, chwila. Uruchamiamy linię dedykowaną Wam. Liczymy kilometry. Czyli tu będzie tam różnica po kilometrach. Niech Pani wytłumaczy, to gmina w tym momencie będzie płaciła za kilometry od dworca, czy na terytorium? Tak. Od dworca. Specjalna jest droga. A kierowca tylko na drogę specjalna. Tam się czeka na kurs. To nic, słuchajcie, dobra, to jest tylko do końca tego roku. Dobra, szanowni Państwo, pozwólcie, ja tylko wprowadzę regułę i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Tutaj mogę wszystko policzymy. Szanowni Państwo, ja chciałbym uzupełnić swoją jeszcze wypowiedź. Powiem tak. Jakby to było w granicach 100 tysięcy, to podnoszę dwoma rękami. Dokładnie. I niech jeździ to tak. Naprawdę. Ale to... A jak będzie 150? Może też by się zmieścił. Ale 350, no sorry. No 350, widzisz, nie słuchałem. 350 jest bez biletu. A jeżeli bilety przyjdą... Mam pytanie, ile mamy zwrotu z wszystkich tych 5 linii istniejących na przykład biletach? Pamięta Pani? Nie, tak nie. Pamięta, nie pamiętam. Chcesz iść do linii, to nie możemy porównać. Ja mam jeszcze taką bardzo ważną informację. O zwrot z biletów. Dobrze, szanowni Państwo, już szybciutko mamy wyliczenie. My dopłacamy, ja już pamiętam, 300 tysięcy ostatnio na spotkaniu. 300 tysięcy było z biletów na rok, tylko nie pamiętam ze wszystkich. Chyba na 18 taka była. Tak. Ale 300 tysięcy mieliśmy właśnie z biletów, bo łączny koszt był 900, o to było w październiku spotkanie. 900 tysięcy był łączny koszt wszystkich wozokilometrów na terenie naszej gminy i 300, chyba 50 czy 60 tysięcy mieliśmy z biletów. Nie będę, nie potwierdzę, bo nie wiemy. W październiku jest to nagrane spotkanie, można pewnie. Ja przepraszam bardzo, muszę tutaj coś od siebie. Bo byłem dzisiaj w Emkalicie jeszcze dowiadywać się, jak to właśnie jest. Jeżeli chodzi o tą linię dedykowaną, to wiadomo, jest to nowa linia. Nawet o tym nie wiedziałem, że to będziemy płacić od dworca. To mnie dziwi, bo tutaj dużo kilometrów robimy przez teren miasta. Ale co mi powiedziano, że jest to linia dedykowana do momentu, nie wiem kiedy, czy to będzie w nowym roku, 1 stycznia, czy jak analizie, czy tam analizie. I jeżeli ten kurs wejdzie w ten system MKS-u, tylko nie wiem, Pani poprawi, jak coś źle zrozumiałem, to ona już nie będzie dedykowana i nie będzie to 340 kosztowała, tylko będzie kierowca, załóżmy, tam się nazywa to kursówka. Czyli kilka kursówek obsługuje jedną linię. Jedzie rano, załóżmy, na linię numer 1, potem jedzie na numer 8, a potem robi jednego kursa na numer 41. I już nie jest tą linią dedykowaną. Tak? Tak. Dobrze zrozumiałem. Dobrze pan zrozumiał. Tak. Czy będziemy mieć to w umowie? Znaczy to jest normalne. To jest normalne, Pani Przewodnicząca. Znaczy, powiem tak, no na ten moment, tak jak mówiliśmy, jest propozycja tworzenia nowej linii. Tworzenie nowej linii wiąże się z zatrudnieniem pracownika i przypisaniem do tej linii pojazdu. Dlatego jak nie utworzą tej linii, to utworzą inną. I tak będą tego pracownika przyjmować. Wie pan co, no, na ten moment nie mam w planach innych, tworzenia innych dodatkowych linii, bo no, ja też mam nie inne informacje, ale to może nie prawda. Ja staram się nie zajmować plotkami. To, co mam na papierze, jak mam wniosek od danej gminy, od ale danego... Ale proszę Państwa, nie możemy zakładać... Tak, nie możemy zakładać, bo to musiałby rok jeździć. Natomiast, Szanowni Państwo, na pewno na ten moment nie zgodzę się, żeby rozliczać Wam tylko kilometry po Waszej gminie, bo w systemie miejskim tej linii planowanej nie miałam i moi radni też mi się nie zgodzą na to, żeby płacić
kilometry za linię nową, bo nie mam żadnej gwarancji, że ta linia w mieście będzie potrzebna, a tak naprawdę nie była potrzebna, bo nie była planowana. To po pierwsze. Po drugie, wpływy z biletów, tak jak mówiłam, my jesteśmy w stanie zweryfikować dopiero po kilku miesiącach. Wtedy, kiedy zobaczymy, jakie jest obłożenie na tej linii i jakie są przychody z biletów z tej linii. Bo to jesteśmy w stanie wyliczyć dokładnie, mając, że tak powiem, bilety miesięczne od danego przystanku wykupione, bez problemu, też jednorazowe te skasowania jesteśmy w stanie na po przystankach przeliczyć. Natomiast co do ostatecznych finansów i dlaczego te wszystkie pięć linii ma kwotę 450 tysięcy, a tutaj Państwu proponuję kwotę 230, to jest już tylko i wyłącznie decyzja pomiędzy prezydentem a wójtem. Gdyby prezydent chciał być restrykcyjny, to powinien zawnioskować do państwa na te pięć linii o 898 tysięcy, bo tyle jest koszt dopłaty tak jakby do tych wszystkich linii, który wychodzi właśnie z tej stawki wozokilometra. Ponieważ, tak jak mówiłam, mamy świadomość tego i prezydent też taką świadomość ma, że w ten sposób dowozimy do miasta uczniów, pracowników, czyli osoby, które korzystają z miasta, to miasto nakręcają, więc ten udział był w ubiegłym roku, czy na ten rok zaplanowany na poziomie 50%. Z pełną świadomością przyjęli to radni i panowie między sobą taką, a nie inną umowę podpisali. Jak taki poziom dofinansowania z Waszej strony będzie wyglądał w roku przyszłym, nie zależy ode mnie. Oczywiście. Bo równie dobrze może się okazać, tak jeszcze uszczegóławiając, że radni powiedzą, hola hola panie prezydencie, chce pan, żeby jeździły MKS-y po gminie Mielec? 70-30. To bardzo proszę, 900 tysięcy. Ale to może tak być, ale nie musi. Jasne. Ja chciałem jedną rzecz sprostować tylko, bo właśnie tutaj w tym momencie no, tak powstają takie nieprawdy. Bo tutaj w naszej świadomości radnych zafunkcjonowało już, że ta linia nas kosztuje wielokrotnie więcej, jak pozostałych pięć. Nie. Ona by na ten moment bardzo dobrze, że tak zafunkcjonowało, bo tak realnie jest. Ale proszę powiedzieć do końca prawdę. Ona by musiała rok funkcjonować w ten sposób, wtedy by tak kosztowała. Ale zakładamy, że jest wrzesień, październik, listopad, grudzień, 4 miesiące, zrobicie kalkulację, ona wejdzie w ten system MKS-u, nie będzie tą linią dedykowaną. Ja nie dam panu gwarancji, że będzie kosztować mniej. Ale wtedy dlaczego? Ale jeżeli wejdzie w linię MKS-u, ale jeżeli, bo na pewno na nowy rok będą nowe kalkulacje i jak ona zacznie funkcjonować, zacznie w waszym systemie być. A jeżeli będzie nowa kalkulacja, będzie funkcjonować w systemie, natomiast gwarancji co do wartości dopłaty na dzień dzisiejszy. Oczywiście, że nie, tylko że wtedy będzie funkcjonowała na tych samych zasadach jak każda z tych pozostałych linii podmiejskich. I będziemy ją mogli porównać do każdej innej. No tak. Może, ale nie. No na pewno, bo na pewno będzie rozliczana. Nie ma żadnego na pewno. Panie wójcie, ale na pewno porównamy ją wtedy z linią numer 46, 43, 44, 45. To na pewno zrobimy. Pan jak fachowiec, który się na wszystkim zna. Jest pani tutaj, która... A pana to bardzo boli. Oczywiście. Pana to bardzo boli. Ja, wie pan co, znam się, na tym się akurat znam. Przepraszam pana bardzo. Na razie to się pan cały czas wtrąca, komuś zdanie. Jest taka to sprawa. Pan robi perfekcyjnie. I to mogę powiedzieć z pełną świadomością. A Piotrek, a ty nie prowadzisz zebrania i też się wtrącasz. Do każdego ma pan coś do powiedzenia. Jak pan mówi, to każdy słucha. To niech pan da komuś stoi. Proszę pana, bo oglądam zawsze co pan ma do powiedzenia i dlatego jak już mam okazję, to chcę się wygadać. Ale uwagi, niech sobie pan dostanie. Nie dał tutaj. Wcale mnie to nie interesuje. Ale mogę to poprowadzić. A to jest tu. Już jeszcze powiem. Mówi panu cały czas tutaj pani z miasta przedstawiciel prezydenta.
że linia jest dedykowana i czy się to zmieni, czy nie, to zależy od wielu czynników. Tak. Bo nie wiadomo, czy będzie potrzeba, tak, prawda? No, i proszę pana, my rozmawiamy, a pan tylko słyszy i pan był w urzędzie, pan był tu i mówi co, że nie chce pan słuchać plotek, ja słucham i rozmawiam. Nie, panie wójcie, to nie są plotki. Ja panu od razu opowiadam, to jest, pan mi coś zarzuca, więc ja panu opowiadam. To nie są plotki, proszę pana. Ja rozmawiałem z MKS-em, rozmawiałem z miastem, nie chcę używać tutaj nazwy, bo weźmie pan telefon zaraz i pan zadzwoni, pamiętasz pan? No weźmie pan telefon i pan zadzwoni i postawi pan mnie w złym świetle, więc nie będę używał nazwisk, ale to nie, pan nie mówi, że są to plotki, panie wójcie, bo to są ludzie, specjaliści, na swoich zakładamy stanowiska. Proszę pana, tu jest specjalista, tu siedzi specjalista, jakby pan chciał wiedzieć. Nie ma pokoju. Ja rozmawiałem z tej pani pracownikiem, no to jest też specjalista. Ale ja bardzo proszę, żeby się nie kłócić, bo to do niczego nie prowadzi. Na naszego czasu. Jeżeli mogę słowo, i ten specjalista dzisiaj nam powiedział, że ta linia powinna zafunkcjonować. A kto powiedział, że nie musi zafunkcjonować? Czyli no to nie wiem, o czym my dyskutujemy. Jesteśmy za tą linią, powiedzmy pani, że jesteśmy, rozejdźmy się do domów i tyle. Ale ja może troszeczkę z innej strony jeszcze, dwa zdania, jak mi pan pozwoli. Szanowni Państwo, bo dostaliście Państwo tak naprawdę szczegóły opisu tej linii. Tu są bardzo ważne kwestie, które uważam, że na tym spotkaniu też muszą być poruszone. Mówimy od poniedziałku do piątku, bo taka się pojawiła propozycja. Mówimy tu w tej chwili, ktoś powiedział soboty. Bardzo istotnie. I teraz to zmienia też troszeczkę postać rzeczy, bo teraz soboty które? Pracownicze, rozumiem, że szkolne nie są obowiązkowe, nie muszą zafunkcjonować, ale kilka linii pracowniczych, cztery czy tam pięć kursów powinny zafunkcjonować. Cztery kursy, tak? Co soboty. Też zmienia nam tego. Kwestia jest wakacji, ferii, o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Tak. To jest jedna rzecz. Co nas zmieni? Druga rzecz, myślę, że wszyscy są świadomi co do przebiegu tej linii, proszę Państwa, jak ona jedzie. Rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu, kwestia nawracania i tak dalej. Też o tym nie rozmawiamy. Myślę, że właściciel działki, o której rozmawialiśmy wokół pompowni, wyraża zgodę na to, żeby wydzierżawić, może bezpłatnie by się zgodził wydzierżawić teren na te 12 miesięcy, który musimy też odpowiednio przygotować, to już jest po naszej stronie też oczywiście poniesienie jakichś tam kosztów, podstaw funkcjonowanie tej linii. Kolejna rzecz, proszę Państwa, istotna. Znacie Państwo Wolę Mielecką i Rzędzianowice i wiecie, gdzie będziemy się zatrzymywać. Teraz kolejna rzecz, bo jeszcze nie uruchomiliśmy linii, a do mnie już docierają sygnały, czy tam ktoś przychodzi, czy można by się było zatrzymywać tu, tam i tak dalej, co 200 metrów na jednym. Nie ma takiej możliwości, odpowiadam Państwu, dlatego że wiecie Państwo, ile rozmawialiśmy z drogami wojewódzkimi, co do lokalizacji kolejnych innych przystanków autobusowych. Wiecie Państwo, że drogi w tym pasie, w jakim posiadają, nie pozwalają na bezpośrednie zatrzymanie się na drodze, ewentualnie zatoki autobusowe. Normowe zatoki autobusowe, które oczywiście też nie ma miejsca na to, żeby dodatkowe gdzieś tam lokalizować. Żeby to było też jasne i czytelne. Przystanków jest wystarczająco, nie widzę problemu. Miałem od Państwa sygnały, tak naprawdę, że co 200 metrów dobrze by było, żeby był przystanek. Ile wtedy będzie ten UKS jechał? O czym my mówimy? Proszę Państwa, i wiemy o tym, gdzie te przystanki są zlokalizowane. Tak jak mówię, osoba z Olszy te 800-900 metrów musi pokonać do tego przystanku autobusowego przy drodze powiatowej. Tak samo osoba z granicy Borowa, Rzędzianowice też musi do zakrętu tutaj na ten, do tej skrzyżowania dojść. Tak? Żeby to było jasne i czytelne. To jest oczywiste. Ważne dla nas, tak jak mówię, tutaj na pewno są soboty i określenie w tych 11 parach powiedzmy kursów, jakie kursy by zafunkcjonowały w sobotę. Niedzielę nie jeździmy i to jest już jasne, czytelne. Kwestia ferii, wakacji, bo to też, proszę Państwa, dużo zmienia, jeśli chodzi o wozokilometry. Te wakacje trwają te 2 miesiące. Jeśli wyłączymy te kursy, powiedzmy, szkolne i na feriach, to też jest to dużo dla nas, jeśli chodzi o rozliczenie kursów. To jest bardzo słuszne. Oczywiście, też szkolne kursy możemy powyłączać, ale jak patrzymy na te inne kursy w innych miejscowościach, to tych wyłączeń tak naprawdę nie ma dużo. Tutaj na przykład patrzę na Przedsław, to... Proszę Państwa, myśmy... Jeden wyłączony, patrzę, pojedyncze kursy. To są jeden, dwa kursy wyłączane, więc nie myślcie, że to nie wiadomo ile wyłączacie. To tak samo zrobimy tutaj. My nie chcemy, że nagle tu chcemy linię 100% lepszą od tamtej. Nie, trzeba zachować rozsądek. Kursy, które po prostu na wakacje są pod szkołę dedykowane, nie wygasić, bo nie są potrzebne, zostawiamy. Natomiast co do sobót, to uważam, że te cztery kursy, czyli cztery tam, cztery z powrotem, to są na to, żeby po prostu ludzie sobie mogli wyjechać na bazar, na zakupy, na takie rzeczy. Jedna rzecz, proszę Państwa. Państwa, też istotna myślę, i to tak jak tu było napisane, nie jeździmy bezpośrednio na strefę. Dworzec,
z możliwością przesiadki się tak przy tych kursach, które są czasowo rozplanowane, w inny autobus, który nas dowiezie do miejsca pracy, czyli na strefę. No tak było mówione, jest... tego się na razie, czy mamy tego, nie próbujemy było... zmieniać. My, tego, my na razie o tym nie dyskutujemy, bo to po prostu przyjmujemy. Skończymy spotkanie, a tematy później wracają jak bumerang. Także to, żeby to był jasny, czytelny przekaz, jak to ma zafunkcjonować, proszę Państwa. Czyli mamy jasne? Panie, o ile nam wzrostu? Ten rozkład też przyjmujemy. Finansowania, proszę Państwa, bo uruchamiamy to od września i wiecie Państwo, że rozliczamy się MKS-em miesięcznie. W związku z tym do zapłacenia w tym roku za ten kurs, za ten ewentualnie kurs, by były 4 miesiące, tak? Czyli środki w budżecie na to mamy, jeśli chodzi o środki w tym roku 2019. Co do planowania na 2020, trudno powiedzieć, czy utrzymamy tą proporcję 50-50, tak jak tu powiedziała Pani Naczelnik. Kwestia jest rozliczenia się z biletów za ten okres, także to pewnie będziemy za każdym razem negocjować te kwestie wysokości budżetu zaplanowanego na miejską komunikację. Tak to zawsze wyglądało i tak to będzie wyglądać. Decyzja, my na pewno będziemy musieli zmienić tutaj porozumienie, jeśli chodzi o to, co mamy podpisane. Nie wymaga to uchwał Rady Gminy. Uruchomienie tej nowej linii będzie aneks do porozumienia i do końca roku na 12 miesięcy, bo tak naprawdę będzie musiała ta umowa być na 12 miesięcy, to nie na 4 do końca roku, tylko na 12. Bo te umowy mamy zawsze do końca roku, od stycznia do grudnia, a ta będzie musiała być troszeczkę inaczej skonstruowana na tą nową linię i 12 miesięcy zapewnione. Tak to wygląda z punktu jakiegoś technicznego jeszcze realizacji tej linii. Jest, proszę Państwa, różnica, bo tak naprawdę miesięcznie, jeśli chodzi o wszystkie te linie istniejące, płacimy 37 400, przez to jest taka, tu będziemy płacili 30. przez te 4, 30 blisko tysięcy, tak, za tą linię, jak to będzie wyglądało w roku przyszłym, tak naprawdę to zweryfikujemy pewnie też na podstawie biletów. Jest dobry okres, bo jest wrzesień, październik, listopad, grudzień, tak, okres, w którym tak naprawdę jeździ. Aczkolwiek, proszę Państwa, też tu się zastanawiałem nad jedną rzeczą istotną. Co nam kiedyś zmieni obwodnica, którą wybudujemy w tym wszystkim? Myślę, że o tym się też nie mówi na razie, bo czekamy, aż to będzie, pewnie zafunkcjonuje koniec 2020 roku, także po tych 12 miesiącach funkcjonowania tej linii. Jak to będzie miało zwierciedlenie co do tego potoku pasażerów? Tak myślę, naprawdę, że niewiele to zmieni. No, trudno powiedzieć, będziemy wtedy analizować. Bo co też na pewno kiedyś trzeba to uwzględnić. No. Mogę słowo jeszcze? Czy już nie mogę? A już wystarczy może. Ktoś jeszcze... do pana, panie wójcie, jeszcze ostatnie słowo, już naprawdę obiecuję, już nie będę się więcej wypowiadał. Może się pan wypowiadać. Mamy te 4 miesiące. Nie zakładajmy tego, że to będzie nieudane, że to będzie nietrafione, że to będzie za drogie. Prośba do pana, panie wójcie. Pan się spotyka z panem prezydentem. Tak, z naszego punktu widzenia stoimy na takim stanowisku, że tak przynajmniej powinno być, że prezydent miasta powinien być zainteresowany rozwojem komunikacji miejskiej. I zakładam, że jest. I rozumie problem doskonale. Może jak pan go poprosi w naszym imieniu i swoim, może od stycznia ta linia nie będzie dedykowana, tylko będzie już w tym systemie MKS-u funkcjonowała i będzie kosztowała inne pieniądze. Bo wyjdziemy stąd, ja się tylko tego obawiam, że wyjdziemy stąd i radni będą przekonani, że ta linia kosztuje tyle pieniędzy, co więcej, co wszystkie pozostałe 5. Tak nie jest. To nie jest prawda. Na ten moment to jest. To jest tylko dlatego, że jest to moment uruchomienia. Każdą inną linię by to samo otrzymało. Ale popatrzcie teraz, jak ta linia została ściągnięta. Przez ile lat, ile pieniędzy żeście zaoszczędzili, to by wybudował ile hal sportowych, ile rzeczy by zrobił. Także to tak nie mówmy, bo faktycznie. Ale ja liczę, że ona... Ja liczę, proszę mi skończyć. Ja liczę, że to z tych oszczędności to by kilka takich wybudował. Jeżeli teraz ona od nowego roku by weszła w system, a ja liczę, że wejdzie w system miejski, że się zacznie na tyle sprawdzać, że ona wejdzie w ten system miejski, zacznie być rozliczana jak pozostałe. Ale szanowni Państwo, ja tutaj szybko sobie przedtem podliczyłem, to jeżeli dzisiaj byśmy chcieli, bo tutaj ta nam wychodzi tak według takiego samego szablonu wszystkie liczę, na przykład ta na Rzędzianowice 397 tysięcy rocznie, to przykładowo, gdybyśmy chcieli Wolę Chorzelowską czy ten Przesław uruchomić tak jak jest w tym momencie, to tamte by prawie 600 tysięcy wychodziły, 594, 578. Dokładnie. Więc widzimy, że ta jest dużo tańsza od tamtych, tyle że akurat jest, no tak, bo jest krótsza, tylko że akurat ten start nas tyle kosztuje. Ja liczę, że ten start zapłacimy na 4 miesiące, a potem
powinno to wrócić do tego standardu, jak wszystkie pozostałe, ale nie będziemy mówić o tym, że to jest standard bez porównania, a musimy tą linię rozreklamować, żeby ludzi nauczyć jeździć, bo panie wójcie, to jest i w naszym interesie, i miasta, żeby ten funkcjonowanie tego transportu publicznego zaczęło działać tak, jak to zaczęło teraz działać. Na jeden bilet jeżdża po wszystkim, bo to może zacznie ludzi przyciągać do MKS-u, a nie do auta. Przede wszystkim młodzież. Nie mogę zrozumieć już jednej rzeczy. No? Dlaczego cały czas próbujecie, panie wójcie, tak jakbyście chcieli mnie przekonać, ja wam to sprawiłem, że tak jest, ja was tu zgromadziłem, a wy mi tutaj mówicie... Znaczy, bo tak akurat jak widzę, to wszyscy przeciwnicy są z pańskiego, znaczy wszyscy, którzy negatywne opinie wyrażają w stosunku do tej linii, to są akurat z tych pańskich takich najbliższych radnych, dlatego tak odbieram może, że to jest takie... Ale przepraszam, może to jest tylko mój odbiór. Bardziej realistycznie patrzą. Może, no to może. Ale dla mnie to jest takie... No to jak? My nie patrzymy realistycznie? Ale wiesz jak jest, że prywatny na pewno obniży też ceny biletów. Wiesz, jak ale od tego mówiłem, są urzędy, żeby pilnować jest coś takiego jak zasada przyjęcia i do końca musi być przestrzegane. Ale nasza firmę ta zasada wybyczyła. Wymusi pan to na tych urzędach? To ja już głosuję za to. Wie pan co, na razie jeszcze takie... Nie jestem władny, ale będę... Pan wójt jest za, o czym my dyskutujemy. Pan wójt jest za, jego jest decyzja i tyle. Proszę łapkę w górę, jeśli można jeszcze na chwilę. Proszę państwa, każda nowa linia, którą będziemy uruchamiać na terenie gminy Mielec, wcześniej czy później, będzie zawsze linią dedykowaną na starcie. I zawsze będzie przenosiła przez sobie te koszty. I to się musimy z tym już pogodzić. Więc cokolwiek nowego zrobimy w naszej sieci komunikacyjnej, no to tak to będzie się zaczynało. No i tyle. Druga rzecz, proszę państwa, zgodnie z zasadą solidaryzmu społecznego nigdy nie zagłosuję przeciwko linii naszych dworców. Bo ja rozumiem, że my jako Solidarność, jako społeczeństwo, zgodnie z zasadą solidaryzmu społecznego powinniśmy tą linię tam utrzymać, bo oni nie mogą być wykluczeni. Tak samo jak i my nie możemy być wykluczeni z tego systemu. Ja teraz no nie rozumiem postawy radnego skrzydłowca. Ja teraz życzę, jakby wrócił do domu, do mamy, odwiedzi mamę na Wolę Mieleckiej, czy tak sąsiedzi go pochwalą za taką postawę odnośnie linii autobusowej na Wolę Mielecką. Ja nie rozumiem, bo widzę, że w drugą stronę to nie działa. Skoro wszyscy my rozumiemy, że do skrzydłowca trzeba bez względu na koszty i wozić powietrze i rozumiemy i zawsze będę głosował za tym, żeby to wozić, bo tych ludzi nie możemy wykluczyć społecznie, nie możemy ich wykluczyć komunikacyjnie, ale nie rozumiem postawy radnego skrzydłowca. To ja od razu odpowiem. Ja mu nie mówiłem, że jestem przeciw. To było słychać chyba, nie? No nie, tylko mówiłem, że te pieniądze są nieadekwatne do tej linii. No właśnie. No właśnie. No to trzeba. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to szkoda tej. No szkoda takiego bałkowania takiego. Tematu. Tego rozkładu jazdy. Bo godzina 13.30 kończą się lekcje w szkole podstawowej, w szkołach podstawowych w Mielcu. Przy wiadukcie, no bo liceum na starówce średnich, ponad podstawowe. Na starówce to sobie już zdążą wsiąść z i technikum, i z liceum na tą godzinę 13.30, jakby już jest. Z dworca. Tu. Natomiast tu pod wiatrem będzie miał 10 minut, żeby mieć. Tutaj te minutówki zawsze są. To jest taki. Te 10 minut później, jakby startowało, to by było. 15 byłoby bezpiecznie. No, ten szablon, ten rozkład to traktujemy jako taki, oczywiście, wiadomo, że kilkuminutowe przesunięcia to będą w nich. Słyszymy. No, proszę państwa, ale one też przy tych pracowniczych muszą być wkomponowane to, co na tego rozwiązanie do strefy. Bo to jest też istotne, żeby rzeczywiście... Ale 13.30 czy 13.40 to to nie gra roli. Bo oni tam mają jakiś stanek zerowy, bo oni muszą dojść na stanek zerowy, dokładnie zgotować, ja się kończę ci lekcję. Dobrze. Bo oni muszą dojść na zerowy. No to cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia. Sobota, dodatkowe kursy, cztery kursy. Tak. Pracownicze. Tak, 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 na cały rok. Bo ja tutaj ten... Rozumiem, że weryfikujemy... Czyli ile nam wyrośnie przez soboty? Znaczy odejdą nam wakacje, bo też byśmy musieli... No, tak mówię, ferie, chcę znać wszelkie dane. Ja może zrobię szybko kalkulację, wam podam. Na terenie gminy już w normalnym trybie, no to wam podam. Bez sobót, jak damy, mamy 48 tysięcy i 48 kilometrów.
a jak damy 8 kursów w sobotę, to mamy 51 542, czyli mamy różnicę 3000 km za sobotę. Ale tutaj jeszcze jest taka sprawa, że odejmiemy te kursy wakacyjne i tak dalej, i to w miarę się to, żeby podsumować, ja w tym momencie oczekuję ze strony gminy odpowiedź zwrotną potwierdzającą tworzenie tej linii. Sugestie co do godzin, jeszcze tych szczegółowego rozkładu jazdy wraz ze wskazaniem, które ewentualnie kursy w sobotę i które do wykasowania, że tak powiem brzydko, w wakacje miałyby być uwzględnione. Na sobotę szkolne, generalnie na szkolnych wakacjach też i na feriach, na szkole się no ale wiesz, no szkolne 6.30 no, czy szkolne 7.45, także no to jest też znane. Więc i w momencie, kiedy takie pismo od Państwa otrzymam, na roboczo jeszcze z MKS-em się spotkamy już tutaj w urzędzie, żeby dopracować rozkład jazdy. W międzyczasie przygotujemy aneks do porozumienia, umowę dotacyjną i rozumiem, że od września działamy. Super. My też tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie już odnośnie tych właśnie to, co Pani na początku nadmieniła, odnośnie dowozów dzieci do szkół od września, jak to Panie Wójcie będzie się odbywać, bo mieszkańcy pytają. To znaczy o jakich dzieciach? No, do podstawówki. Komu się należy, będzie miał dowóz zapewniony i to wszystko. Tak. Oczywiście. Jeżeli nie będzie chciał korzystać z naszego, tak jak zawsze było, może mieć refundację. Bo też taka istnieje możliwość. Nic nigdy się nie zmieniało, więc trzeba mu teraz miałoby być inaczej. Bo takie pogłoski jakieś chodzi. Ale to zostało pogłoski. No właśnie. No właśnie. Bo no, dlaczego? Gdzieś tam tworzą jakieś. Ale proszę Państwa, to jest pisane. Ja nie słyszałem pogłoski. Dlaczego to się dzieje? Bo ktoś ma, nie wiem, 200 metrów do szkoły i wsiada sobie na autobus. A dzisiaj nie będzie tego, bo po prostu możemy wozić tylko te osoby, jest bardzo mało osób, bo po prostu nie ma gimnazjów, no zmieniło się. I zależy od dzieci chyba. W zależności od dla czy w małych i starszych 4. Tak, ale myślimy też. Ale każda szkoła będzie miała swoją specyfikę dowozu tych dzieci, bo chodzi o co, no przykładowo, no ja nie będę się powiedział o innych szkołach, powiem jak u nas będzie, nie? Mamy bardzo dużo dzieci z Woli Płaskiej. Te dzieci z Woli Płaskiej tradycyjnie od kilkunastu lat do nas ciążą. I przynoszą nam, obniżają nam koszty utrzymania szkoły, bo jeżeli powiedzmy jest 12 dzieci po 9 tysięcy, to już mamy 100 tysięcy ekstra dla szkoły, nie musimy ponosić tych kosztów. Panie bez kosztowo naszej szkoły. Proszę zobaczyć tak? Przepisy, jak to wygląda znacznie finansowanie. Wszystko się zgadza, tylko panie wójcie, my stracimy, niech te 10 dzieci odejdzie do Borowej, stracimy. A do Borowej nie dojeżdżają? Nie odejdą, a czy Borowej jest daleko. Ale będą się wsadzić w jedną blisko, ani w drugą. Nic. I Pani chce podziękować. To rozumiemy, Panie Wójcie, że od września komunikacja ruszy, Panie Wójcie. Teraz trzeba namawiać mieszkańców, żeby jeździli. Tak, tak.